Siemano gabalosy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj jest mega fajny film, ponieważ co się dzisiaj dzieje? Jak wiecie doskonale od filmu Paliona, Steve dzisiaj dowiedział się, że jest ojcem dziecka. Ale nie spodziewałem się o tym, że on zostawi w moim domku tabliczkę, że mamy się spotkać, bo właśnie taką zostawił i zaraz wam ją pokażę. Ale zanim, no to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, bo lecimy do 300 tysięcy subskrypcji. Subskrybujcie też drugi kanał, to jest mega ważne. A ja się pojawiam przed tym odcinkiem, ponieważ na moim drugim kanale właśnie wystartowała nowa seria. Ta seria będzie polegać oczywiście na Minecrafcie, będzie to Minecraft Survival, ale nie będę tam sam. Będą tam ze mną również inne osoby, ale jeżeli dzisiaj bym wam to zdradził, to byłoby to chyba troszeczkę bez sensu, prawda? Więc wpadajcie na mój drugi kanał Dave Games, jest on oczywiście w opisie, jak i w karcie teraz. Wpadajcie tam, bo tam się właśnie dzisiaj pojawił pierwszy odcinek z nowej serii, a jutro będzie kolejny. Prawdopodobnie te odcinki będą pojawiać się codziennie. A tam założyłem własną moją wioskę, na co wiem, że wielu z was czekało. Zapraszam serdecznie i widzimy się tam. A teraz oglądajcie tutaj. I wpadajcie na Instagrama, ponieważ na ekranie ponownie trzy osoby, które polubiły zdjęcie, pojawiają się na ekranie. I właśnie teraz sobie uświadomiłem, że na filmie, który wrzuciłem już na YouTube'a, na niepubliczny na razie, nie wrzuciłem tych trzech osób. Więc zaraz to poprawię, spokojnie, będą te trzy osoby, bo obiecałem. No i słuchajcie, ogólnie wygląda to tak, że w moim domku powstała tabliczka. Nie wiem dlaczego, nie wiem, bo bzyko w ogóle wyszedł z gry, patrzcie to. Spotkajmy się pod moim domkiem, Steve. Nie wiem, czy chodzi o to pod moim pomnikiem, sorry, nie domkiem, pomnikiem Steve. No powiem tak, nie wiem dlaczego mam się spotkać ze Steve'em, nie rozumiem tego, ale no po prostu pójdę, no zobaczymy co tam będzie na nas się działo, kurde. Czemu ja tu mam schoda? Aha, bo to jest tak, dobra, zrozumiałem, takiego laga. Bo wiecie, niektórzy robią tak, że budują na przykład chatę i żeby zarządzić materiały, to budują tak, nie? Że wiecie, że to jest niby cały blok, ale dobra, ja po prostu miałem tak te schody zrobione, Jezus. Dobra, bo już się zdziwiłem, że czemu mi tu schody wypadły, bo ja miałem wrażenie, że ja zniszczyłem właśnie taki blok. Dobra, słuchajcie, biorę sobie najpotrzebniejsze itemy do pierwszych slotów, takie jak właśnie kilofek, jedzonko, właśnie tutaj fajerwerki, dobra, wszystko git, raczej łuku chyba nie będę potrzebować, wezmę z punchem, bo lepiej być, wiecie, przygotowanym na jakieś ewentualności. I miałem w ogóle też na Instagramie sporo pytań o tą klawiaturę, którą ostatnio kupiłem, więc teraz wam odpowiem, oficjalny statementik. Fajna jest, ja kupiłem w ogóle bezprzewodową, więc mogę wam ją tutaj nawet podnieść do kamerki, proszę bardzo. O, nie wiem, czy będziecie widzieć, o, elegancko, cyk. Jest fajna, nie czuję opóźnienia, więc jeżeli się zastanawiacie nad klawiaturą, no ta akurat, którą miałem, jest mega droga, bo to jest koszt chyba 900 zł bez przeceny, więc to jest dość sporo, ale jak macie jakieś tam inne bezprzewodowe na oku, to ważne, żeby tam miało znaczenie light speed, chyba to się nazywa, i wtedy one strasznie szybko chodzą bezprzewodowo i działają bez żadnych opóźnień. Dobra, widzowie, lecimy w takim razie pod pomniczek Steve'a. A, i w ogóle fajnie się użytkuje, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany taką samą, jak ja kupiłem, no to mogę serdecznie polecić. Dobrze, lecimy pod domek pod pomnik od Steve'a. No i zobaczymy, co on tam ma nam do powiedzenia, ponieważ jestem szczerze mega ciekaw. Wiecie co, ja sobie polecę fajerwerką, bo ta odległość jest naprawdę spora i raczej jakbym szedł z buta, to byśmy jeszcze z 3 minuty tutaj polecieli. A odnośnie mojej twarzy, bo widzicie, że jest taka lekko czerwona, odpowiedź macie na drugim kanale. Wpadajcie tam, to się wszystkiego dowiecie. Ten, kto nie widział pod jakimś tam filmikiem wcześniejszym, bo już też o tym mówiłem. Dobrze. Siema, Steve! Siemanko, Dave. Siemanko. No siemanko, Steve. Powiedz mi, dlaczego napisałeś mi, że mamy się spotkać? Co się stało? No bo Dave, słuchaj mnie, bo ty jesteś inteligentny, tak? No ale można ci tego ująć. Znaczy, no wyzywasz mnie często od idiotów, więc no nie wiem, czy jestem inteligentny. No to już sam zdecyduj. No bo to jest takie, wiesz, no takie, żeby po prostu cię wyzywać, ale potrzebuję pomocy, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Potrzebujesz pomocy? Ale ja w jaki sposób ja ci mogę w ogóle pomóc, Steve? Myślę, że wiesz, w jakiej kwestii cię tutaj zaprowadziłem. No nie wiem, no wiem jedynie, że dowiedziałeś się dzisiaj, że jesteś starym, no byłem przy tym, ale prawda, no jestem po prostu wzruszony i nie wiem, co mam z tym faktem zrobić, ale nadszedł mi taki pomysł w głowie, żeby uciec z tym dzieckiem. Ale jak uciec, Wiesz dlaczego? Bo ja nie wiem, czy palionka, odpoczynę. Jak uciec? Chcesz porwać dziecko? Ja nie porwać, przecież ono jest moje. A co nie słuchasz mnie, oh my god. No jest twoje, ale jesteś palionki chyba, nie? Tak, ale palionka, ja nie wiem, czy ona jest odpowiedzialna na tyle, żeby je wychować, rozumiesz? Poczekaj. Ja ty mówisz o odpowiedzialności, a jesteś Steve'em i kurde, okradłeś bank i takie inne rzeczy, to się no to nie zgadza. Odpowiedzialna w prawo, przecież, kurde. Jak odpowiedzialna? Okay. Steve, ty sam jesteś nieodpowiedzialny, człowieku, co ty mówisz w ogóle? Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i potrzebuję po prostu twojej rady. Nie, no błagam, dobra, chodź. Wydaje mi się, że palionka jest jakby taka troszkę niezauważona. Wejdźmy do środka, wejdźmy do środka, słuchaj mnie, Steve. Jest. Palionka jest na tym palionowie najdłużej, ona była w ogóle pierwszą osobą, która tutaj była. Co?
Tak. To jest niemożliwe. To jest najstarsza osoba na całym Palionowie. Naprawdę, ty może nie znasz kuluarów tej pięknej historii, ale to ja cię przedstawię. Ona jest na tym Palionowie od samego początku, od deski do teraz. Miała swoje momenty, że była na przykład diablicą, albo coś, ale to się wszystko naprawiło. To źle wróży, jak była diablicą. On może być taki sam. Ja nie dobra, mogę ale pozwolić. Ty, ale no to trzeba było o tym myśleć wcześniej, kurde, a nie teraz. Ale ja nie wiedziałem, że to się tak szybko wydarzy. To było, że tak powiem, niespodziewane wydarzenie. No tak, no nie to, ja to rozumiem, Steve, no ale no to teraz jest za późno. Teraz już musisz to wziąć na swoje niebieskie barki. Gadysz. Ale słuchaj. Dlatego chcę to wziąć na swoje niskie barki i zabrać go. No nie możesz go zabrać. Dobra, inaczej, chodź. Pójdziemy na Palionowo, chodź. Przejdziemy się na Palionowo. Nie możesz uciec z dzieckiem, przecież Palionka by się załamała, a ona będzie dobrą matką. Nie możesz tak zrobić. Nie wiem. Nie możesz. To jest bardzo ciężki temat. Chodź. Przedstawię ci, żebyś poznał trochę Palionkę bliżej, bo ty kurde, to by się wydaje, chodź. Masz ten Elytra? Masz, dobra, chodź. Mama. Leć za mną. Za mną w miejsce. Proszę co bardzo. Jak mnie zostawi jak tego, jak Paliona? Nie zostawi cię jak Paliona, bo Palion to w ogóle on o nią nie dbał, kurde, już od jakiegoś czasu. To jest w ogóle inna sytuacja. Chociaż to też, kurde, jest dziwne akurat. Czekaj, bo to trzeba ich zabić, o. Dobra, słuchaj, zobacz, to na przykład była ich jedna z pierwszych randek, no i zobacz jak romantycznie, Palionka też potrafi być romantyczna, no zobacz. Tu na przykład sobie randkę spędzili, to jest w ich imieniu w ogóle ta cała altanka. No ja wiem, że to się głupio, kurde, o ex rozmawia od dziewczyny, no ale no takie mamy fakty, no sam się na to zgodziłeś, w ogóle... No, ja ją wziąłem do lasu, nie? To było troszkę inaczej. Jak do lasu, na randkę? Do lasu, no, ale nie będę o tym ci opowiadał, bo to nie ma sensu. No lepiej mi nie, bo chyba nie chciałem wiedzieć nawet, że byliście... Lepiej nie chcesz na szczegół. Chyba nie chcę. Ale patrz, jak podlecimy na Palionowo, chodź za mną. To zobacz, jeden z pierwszych budynków, chodź za mną. Pierwszy budynek. Bo to ci pokazuje, bo chcę ci pokazać lojalność Palionki, no jak ona to już jest długo. Zobacz, to jest jeden z pierwszych budynków, to jest w ogóle ten Bobota, którego, kurde, wyłączyłeś, no! Może o tym porozmawiamy, co? No bo ci lądował na życie, rozumiesz, to nie był człowiek. Jezus święty, no nie mogę tego słuchać, nie to zobacz. Nie, bo się ma inteligencja. Tutaj na dole... Nie wiem, kiedy w końcu to zrozumiecie wszyscy. Nie wiem, Steve, to było mega dziwne. Zobacz, tu jest pokój od Palionki, widzisz? Ona sobie tutaj normalnie mieszka. No, Wender 6 raczej nie ma jej itemów, no mogłeś na to wpaść chyba, nie? Niestety nie ma. No, bo tam są twoje, tak kurde, Jezus, Steve. Dobra, chyba wiem o tym, nie? No, sprawdzałem, co tam mam. Zobacz sobie ogólnie, ona tutaj była jako pierwsza dziewczyna, więc możesz jej ufać. Ona była tutaj najdłużej, zobacz, no tutaj też są jakieś ślady po niej. To jest w ogóle pierwszy domek, który powstał na Palionowie. Ona jest najdłużej, więc ona zyskuje zaufanie, moim zdaniem, tym, dobra, że już... Dobra, powiedz mi, co tutaj jest? Co to ma być? Nie byłem tutaj. To na jest coś dobrego. Nie byłem tutaj. Co to jest? Oh my god, co to jest? Jakieś różowe coś. No nie wiem, co to jest, szczerze, pierwszy raz w życiu na oczy to widzę, jak mam być totalnie z tobą szczery, tak? Totalnie. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Co to kurde jest? No nie wiem, dobra, Steve, ale to jest mały, no nie wiem, no tutaj nic nie ma raczej, tak? No to jest wszystko w ogóle... Dziwnie to wygląda. Sernie, co to jest, ale to raczej nie jest od Palionki chyba, kurde, da się tu wyjść w ogóle, właśnie. Oh my god! Dawaj. Teraz się będzie dało. O, cyk, pięknie, elegancko, Steve! Dobra, nie wiem, co to jest, stary, ale chcę ci pokazać to, że Palionka to jest naprawdę dobra osoba, no bo, no zobacz, no też jej jest pomnik, na przykład jej pomnik jako jedyny jest niezmieniony, w żadne jakieś kurde kalambury, tylko jest normalnie ona sobą. No, nie, Steve, i też w ogóle jako ojciec nie możesz zrobić tak, że ucieknie z dzieckiem, przecież to dziecko musi też mieć mamę, nie? Nie możesz tak zrobić. Nie musi mieć, ja nie miałem. No dobra, ale no to ty, no a to kurde, to dlaczego jesteś najlepiej dla swojego dziecka? No nie możesz tak zrobić. Ale może właśnie tak będzie najlepiej, rozumiesz? Nie może będzie najlepiej, Palionka, lepszy, Palionka będzie idealnym rodzicem, serio. Ona będzie idealna. W ogóle ty nic nie wiesz o mieniu dziecka. My w ogóle chyba inaczej o tym musimy porozmawiać, bo ty w ogóle... Ale kurde, no, a bzyko na przykład bociany przyniosły i co, jest normalne. No dobra, no ale bzyko to jeszcze nie. Ale nie jest najgorzej, tak? Jest tragicznie, ale nie, no żartuję. Jest tragicznie. Ale zobacz też, że bzyku to już w ogóle nic nie wie o dzieciach, no. To nie trzeba zrobić jakiś kurs. O, w ogóle zobacz, tutaj też był domek, który Palion zbudował Palionce. To jest drugi w ogóle domek na Palionowie, to tutaj, zobacz. No ona jest serio mega długo. Ale teraz będziesz prezenty pokazywał. Nie prezenty, tylko ci pokazuję, że ona już jest tutaj mega długo i można jej zaufać, bo ty jej nie ufasz, to jest problem. Ty jej nie chcesz zaufać, bo ją krótko znasz. Nie jej zaufać, rozumiesz to. No bo ty ją krótko znasz, ale słuchaj, my ją znamy mega długo. My ją znamy mega długo. Czemu jej nie zrobisz jakiegoś prezentu na przykład? Nie wiem, zaprosić na jakąś randkę znowu, coś kurde. Dałem kwiatek, nie? No ale no to teraz ty się powinieneś coraz bardziej starać, a nie kurde coraz mniej.
my god, jak bardziej. No w ogóle ty, Steve, musisz też pomyśleć o takich rzeczach jak ślub. Ty musisz też o takich rzeczach pomyśleć jak ślub. Co ty mówisz w ogóle? Wspólne zamieszkanie, no tak, no dziecko to już nie są bajki, to już wiesz. My god, yes. To już nie jest zabawa. Pogadać ze sandwichem. Ale on co? Ma troszkę diety. No sandwich ma z Milki kiedyś, no ale to wiesz, to już też było lata temu, to wiesz, no to jest kurde, chociaż dobra, on ci... takie pytanko poboczne, co sądzisz o Bzyku? Co sądzę o Bzyku? No co mam sądzić, no co mam sądzić, co mogę ci powiedzieć, no? Dobry z niego lew. No dobry lew, no Maro lew, dobry lew. Taki dobry lew, no co ja ci mogę powiedzieć, no dobry, anyway. dobry ziom, nie? Dobry ziom. Anyway, no dobra, słuchaj mnie. Słuchaj, no robimy, wiem, tak, bo... robimy tak, zajmujesz się teraz palionką, wybij sobie z głowy uciekanie z miasta, nie pozwolę cię, nic ci na to nie pozwoli, nie możesz tak zrobić, to będzie najgorsze, to jest najgorsza decyzja, jaką słyszałem, znowu popełnisz błąd, tak samo jak z tym ukradnięciem pieniędzy, znowu będziesz tego żałował, nie rób tego. Ale ja tego nie żałuję. Może kiedyś będziesz żałować, jak do ciebie dotrze, co zrobiłeś. Może kiedyś do ciebie to była moja najlepsza decyzja w moim życiu. Co było? Że co było najlepsze? Najlepsza decyzja w moim życiu. Ukradnięcie tych pieniędzy? No ty jesteś nienormalny. Oczywiście, że tak. To było coś pięknego. Dobra, ja już nie chcę się z tobą kłócić, naprawdę, synek, ale po prostu zostaw to tak, jak jest, nie uciekaj z tym dzieckiem, zajmij się teraz palionką i bądźcie wszyscy szczęśliwi i żyjcie w zgodzie. Nie odwalaj żadnej akcji krzywej. Okej. No i git, trzymaj się, Steve. Nie odwalaj żadnych akcji. Elo. No widzowie, ja nie wiem, to jest po prostu... Dla mnie to jest w ogóle zwariowany pomysł, że on w ogóle... Do głowy mu coś takiego przyszło, że on by mógł wziąć to dziecko i uciec. No przecież to nie jest już, widzowie, normalne. To już jest mega podejrzane, słuchajcie. I no, dziwne zachowanie ze strony Steve'a. Przecież jakby się w ogóle wtedy palionka poczuła, jakby coś takiego się stało. Nie wiem, mega dziwne. Wy natomiast subskrybujcie koniecznie ten kanał, wpadajcie na drugi kanał, wpadajcie też na Instagrama, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i widzimy się oczywiście jutro. Do zobaczenia. Pa, pa, siema, cześć!